Hej, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w poniedziałek. Słuchajcie, pieroński mróz u nas, nie wiem jak u Was, ale u nas jest rano, było minus 14. W każdym bądź razie, jak odwoziłam Briana, bo oczywiście się nie mógł wybrać na stację, to myślałam, że mi ręce do kierownicy przymarzną, tak się odzywa, standard. Chciałam Wam pokazać, bo przyniosłam go dosłownie na chwileczkę, w sobotę, wtedy, kiedy właśnie miałam robić ten jabłecznik, pojechałam właśnie po tę jabłkę, no i oczywiście musiałam coś wziąć. Zobaczyłam takiego kwiatka. Napiszę Wam, jak się on nazywa, ale i był w tej doniczce już, w takiej szklanej osłonce. Powiem Wam, że to wyglądało jak 7 nieszczęść i jeszcze widzę, on jest zainfekowany, ma jakieś robale. Spsikałam go, umyłam go, spsikałam go i on stoi w tej chwili na razie jeszcze w garażu u mojego męża, bo boję się, żeby sobie nie przynieść tego robactwa. Dlaczego go wzięłaś, powiecie? No bo mi go było po prostu szkoda. Wszystkie liście wyglądały tak jak tutaj ten jeden. Ja Wam w ogóle, jak nie zapomnę, to wstawię Wam zdjęcie, jak on wygląda, bo wyglądał strasznie. 9,99, zobaczę, czy uda mi się go uratować. Póki co widzę, że wstały te liście, błyszczą się. No i może uratujemy, wypróbujemy coś nowego. Napiszę Wam, jak się nazywa, bo ja nie będę kaleczyć języka. Po prostu nazwa jakaś tam dziwna. Ani się głowy nie trzyma, ani języka, tak Wam powiem. Także za chwilę on wraca, bo ja go tylko raz psikałam. Będę chciała potrzymać go jeszcze w garażu, żeby spsikać go drugi raz, bo jeszcze widzę, że co prawda się nie ruszają, ale jeszcze są jakieś tam robale. Znaczy podejrzewam, że to był wciornastek, no ale czy, no nie jestem pewna, ale wstałam wciornastka, także za 9,99 uratowałam, dzisiaj byłam, też sobie zerknęłam, ale tam są normalnie sztuczne klatki, także jak zobaczyłam, że to sztuczne, to pomyślałam, hello, tak nisko to jeszcze nie upadniemy, jeszcze walczymy, słuchajcie, jeszcze walczymy. Pokażę Wam szybko, nic nadzwyczajnego, ale co kupiłam dzisiaj w Biedronce. No to Kubusie muszą być dwa, bo Emilia nadal z Filipem są na kwarantannie. Co prawda Emilia dzisiaj... Nie odzywał się, jak nie mówiłam. chowam tą rękę, bo wiecie co, odpadł mi paznokieć. W sensie przycięłam go w tej szafce, tak sobie machnęłam gdzieś tam szybko, szybko i tylko było cyk i paznokieć poleciał. I nie mam, oczywiście wzięłam go, że go przykleję na super glue. Kto tego nie robił, niech pierwszy rzuci kamień. Bo nie mam jak jechać do dziewczyny, która robi mi paznokcie, bo dwoje dzieci jest w domu, potem jak mąż przyjedzie, to już wolę chcę zostać w domu, po prostu posiedzieć, niż jeździć za jednym paznokciem. Raz, że kawał świata muszę jechać. Dwa, że te ośnieżone ulice wcale nie zachęcają do tego, żeby jeździć. Także no trochę będzie nieładnie, no ale nie mam jednego paznokcia. Co jeszcze Wam powiem? Co wzięłam? No to szybko, pomarańcze, no bo teraz to są najlepsze. Wzięłam też worek cytryn i parę kiwi. No tego, no oczywiście bułki musiały być, bo Filip jest głodny. Ja dla siebie dopadłam tutaj chałkę, którą za chwilę wtrynię całą. Trochę Wam tutaj szeleszczę. Dla Emilii, żeby nie było nudów i nie spędzała godzin przed telewizorem, czy przed telefonem oglądając bajki, wzięłam jej taką wesołą kaligrafię. Powiem Wam, że drogie. To jest 5,99 taka książeczka, o. Widzicie, ale są tu szlaczki, więc ona niech sobie ćwiczy tą łapkę, bo za chwilę no będą się uczyć literek, cyferek, no i szlaczków. Także chciałabym, żeby ją po prostu oderwać. No ona w zasadzie, powiem Wam, że nie siedzi dużo przed telefonem, bo ona uwielbia wycinać, malować i zerkam sobie na jej biurko, to powiem Wam, że tam jest masakra. Tam jest po prostu po weekendzie wszystkiego, bo ona cięła, naklejała jakieś liście, cuda, co... Po prostu ona plastyczne rzeczy uwielbia, się cieszy, bo ona się odrywa w ten sposób i nie siedzi przed tym komputerem, przed tym laptopem, przed tym tabletem. Cześć Filip. Liliputa, Serek, chciałby swoją bułkę pewnie, nie? Dobra, to bardzo szybko streszczę się i polecimy. Dobra, zrobimy przerwę, Filip sobie weźmie bułkę. Dobra, poszedł, zabrał jedną pizzę, rynek, bo były trzy, to sobie wziął jedną, moje dzieci drugie biorą. Mleko. Głównie do kawy, bo ja kawy bez mleka nie piję. Wzięłam też żywiec Zdrój. Teraz z truskawką jest tańszy, ten jest droższy. Ten jest 3,99, a ten 3,49. Tak jakoś. Tu wzięłam zwykłe buły, bo buły muszą być, bo to chleb może być. Wzięłam też czapkę, bo oczywiście dzisiaj, Brian, mówię, wybierał się jak sójka za morze, co się wybrać nie może. Nie dość, że jeden jedyny to normalnie narobił huku, przebierał się 5 razy, nie wiem, o co tam chodziło.
ale chyba buty zmieniał, bo w końcu z tych Adidasów ubrał zimowe, bo powiem wam, że no mówię, zimno jak byk, także wzięłam czapkę, bo widziałam, że jakiś problem z czapką był, w sensie nie mógł znaleźć, nie wiem co. Tyle czapek było, Amba Fatima były i nie ma. Dzisiaj polecą sznycle, po prostu nie chcę mi się gotować, mam za dużo sprzątania, jednak jak był mąż i choćby odkurzył, czy co za głupie ptaszysko, mam go dość, tak, serdecznie mam go dość, bo on się tak potrafi żyć, a ma jedzenie i picie. I co? Jakby śpiewał, to by jakoś to inaczej było, ale to się tak że. I jak jednak był mąż, odkurzył, przed odkurzaczem, umył te podłogi, to było tu naprawdę dużo, albo wyjął tę zmywarkę. Pomógł mi zakupy zrobić, to było po prostu mnóstwo czasu zaoszczędzonego. Tutaj wzięłam, zawsze biorę takie dwie. Zazwyczaj biorę te dwie, bo one tak się nie psują szybko. Zużyję po prostu szybciej niż te sałatki, niż tą jedną taką dużą. Czekolada, bo ona jest dzisiaj w promce. 2,99, jak weźmiecie dwie. Masło. Masło też jest w promocyjnej cenie. 4,99. Bo właśnie, tak, 4,75. Jak bierzecie 3. A czemu to pisze? Ej, zobaczcie, no nie wierzę. A nie, dobrze. Mleczna Dolina. Myślałam, że dobra. Mleczna Dolina. 3. Leci mój pies. Mleczne kanapki, bo one też muszą być drogie, jak być, no ale w Biedronce i tak są najtańsze. I dwa jabłka. A dzisiaj w promce macie też papier toaletowy, ten Queen. Jak weźmiecie dwa, jeden za 3,49. Znowu, żeby was nie sprowadzić w błąd, posiłkuję się ulotką. Coraz lepiej. 3,79. Poczujcie się jak w zoologicznym. Pies, który je pod nogami, ptak, który się drze i widzę, że chomik jeszcze się drapie, także na wesoło. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, to była rolka papieru, bo bez papieru, słuchajcie, próbowałam zaoszczędzić i nie kupować papieru, ale nie wychodzę na tym, bo ścierki dziennie... Kółeczek? Do wariatów. Dziennie idzie mi dwie ściery, już wolę jednak ten ręcznik, który dzisiaj na pewno się przyda, bo po weekendzie to mówię wam, że jest armagedon. Tak w łazienkach, jak i tutaj, jak patrzę, to po prostu tragedia. Pokażę wam coś fenomenalnego, co zrobił mój mąż dla mnie. Po prostu jestem zakochana w tym, obłędnie to wygląda. Mam nadzieję, że się spisze. Znaczy już się spisuje, bo raz, że jest bardzo przyjemnie w pokoju, to jeszcze to wygląda i ja, jak wiecie, uwielbiam rzeczy, które zrobione są po prostu odręcznie ręką. Dobra, odzywam się potem, jak się ta papuga uspokoi, a ja sobie troszeczkę tutaj ogarnę. Dwa słowa dzisiaj z łazienki jeszcze. Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz namalowałam sobie kreskę tym oto linerem. To jest Eveline, on się tam... Emila już coś woła. A wcześniej używałam... już Emilko! Eyeliner to był ten z Faberlika, którym naprawdę nauczyłam się malować kreskę. Widzicie, ja wam tu przymykam oczy tylko po to, żebyście widziały, że jednak ja też mniej więcej, ja wiem, że to nie są idealne kreski, ale tym też nie zrobicie sobie żadnej krzywdy. Kubany nie chce się pokazać. Celebrity, Celebrites, Eyeliner i to jest właśnie z Eveline, taki malutki pierdółka, ale jedzie dobrze po powiece. O. Nie wiem, czy będziecie to widziały. Widzicie to? No, myślę, że widzicie. Mi się udało, a ja zawsze twierdziłam, że ja nie umiem namalować kreski, a strasznie mi się to zawsze podobało wszystkie. Ja tam zerkam, bo tam mam lusterko. A teraz nie jest źle. Podoba mi się. Także jak coś, to możecie. Tylko ten z Faberlika był brązowy. Mi się zdaje, że bardziej pasował mi brązowy, ale teraz przyzwyczaję mi się. To jest kwestia przyzwyczajenia wszystkiego do wszystkiego. Także ten czarny też może być. A to, co tam się błyszczało na moich powiekach, to jest właśnie paleta z Revolution. Jakaś taka stara, powiem wam, jak świat. Proszę bardzo, taka. I naprawdę jest sporo błysku tu. Ja znowu wróciłam do błysku, także jak coś, żeby uniknąć pytań, co mam na powiece, to właśnie makijaż zrobiony tą paletą. I to jest to, o czym mówiłam, o czym jestem zachwycona. Tutaj widzicie ładowarkę, bo... No teraz jest dzień, to wam tak nie pokażę, ale ta
półeczka jest z podświetleniem i ona w tej chwili jest właśnie na ładowarce. Tam widzicie, o tam włącznik, to jest taka z czujnikiem ruchu, że wieczorem się ruszycie i to po prostu świeci, albo możecie sobie włączyć, że będzie świeciło, albo wyłączyć całkiem, żeby nie świeciło. Jest na ładowarkę USB albo na baterię, ale największą frajdę sprawił mi mąż właśnie tą półką na kwiatki. Zrobił to, powiem Wam, że nie wiem, czy za 2 godziny mu zeszło. Jest przecudowna. Widzicie te wszystkie sęki, te wszystkie żłobienia. No nie, to po prostu jest coś fenomenalnego. I do tego dołączył właśnie jeszcze ten gruby sznur. Tutaj właśnie te metalowe, nie wiem jak się to nazywa. I oczywiście z moimi kwiatkami to wygląda... No zaraz się odsunę, tutaj wariuje Emilia już z psem. Halo! Wariaty. Akurat jak ja nagrywam, także dobra. I tego jest naprawdę... To jest spore. Popatrzcie. Emila! O, buziaro. Pójdziesz do przedszkola. No. Także tak wygląda. I jak mi się uda, to jeszcze Wam kiedyś pokażę właśnie z tym podświetleniem. Zobaczcie, bo tego jest kawał. To jest taki wielki... masakra. No i weź tu, kobieto, nagrywaj. Dobra, polecieli. Piękne. To jest taki wielki, chciałam powiedzieć, no jak to, kołek. O. Cudny, przecięte na pół. My mamy takie właśnie na ogrodzeniu. Tutaj zostało i mąż to wykorzystał. No i wygląda to genialnie. Po prostu jestem zakochana w tym. A to jeszcze Wam pokażę tutaj. Tu sobie wsadziłam właśnie kolejne te kwiatuszki. Chyba kurier. A tutaj wsadziłam tego mojego biedaka, który właśnie jego uratowałam z Biedronki. Patrzcie, to jest filodendron. Scandi? Jakoś tak. W każdym razie on się tak odwdzięczył, tak rośnie i włożyłam go właśnie do tej mojej klatki, jednej z klatek, postawiłam jeszcze na takim postumenciku. Pięknie, po prostu to jak on rośnie, to jak on cały czas, całą zimę rósł. Zobaczcie, tu i tam też już wypuścił, o tam przeszedł. No nie pomalowałam zbyt dobrze tej klatki, ale wygląda to po prostu obłędnie. Jestem zakochana i na pewno kupię więcej, bo one po prostu są takie fajne, mimo tego, że tutaj była jakaś... Po prostu on był przelany chyba z raz, ale nie stracił całego liścia, tylko taki kawałeczek jest na tym i nic się tu więcej nie dzieje. Także przepięknie to wygląda. Jestem zachwycona i mam nadzieję, że te moje zieliski też tu im będzie dobrze. Dobra, sprzątam i moje dzieci ogarniam. No i po weekendzie oczywiście muszę też umyć lodówkę i zobaczcie, jak to wygląda. O, czarna, na której wszystko widać. Tutaj mamy piękną Pepę i Georgia. Emila rysowała, także mówiłam, ale bardzo dużo rysuje. Ale wracając do lodówki, to nie chodzi mi o to, że ja tu muszę umyć, ale muszę też tu, bo widziałam wczoraj, zacznijmy od początku, dlaczego to jest takie brzydkie. Bo słuchajcie, tu była jakaś folia, ja jej nie ściągłam i ona tak sobie siedziała rok, dwa, trzy i tak się odklejała w niektórych miejscach i po prostu te sreberko, które powinno być takie ładne jak tu, po prostu zlazło. Tu jeszcze jest kawałek tej folii. Także no nie wygląda to zbyt estetycznie, ale myślę, że jak to ściągnę całkiem i pomaluję, to będzie fajnie wyglądało. Ale dobra, wracając. Ja chciałam Wam powiedzieć o tych pojemnikach, bo często się pytacie właśnie, jak ja je kupuję. Ja naprawdę uwielbiam takie pojemniczki z tego względu, że jak mi się coś naśmieci, to właśnie do takiego czegoś wyciągam pyk i jest mi szybciej i łatwiej. Ja nie lubię mieć lodówki, tak Wam powiem, więc sobie próbuję to jakoś... zaoszczędzić tego wszystkiego. Te szklane pojemniki spisują się elegancko. Tutaj jeszcze jest surówka do dzisiejszego obiadu z kapusty, bo oczywiście wczoraj o niej zapomniałam i zrobiłam surówkę, no ale poszło trochę tej, poszło trochę surówki. I ja mam te pojemniki, widzicie, o praktycznie wszędzie. 500 maseł, tak jest, bo my nie jemy margaryny. Dlatego jak jest tylko w promce, to ja biorę od razu więcej. No i tu jest półka właśnie na te moje serki, jogurty i takie tam, co widać. Ale właśnie dzięki temu pojemnikowi nie robi się taki burdel, bo ja sobie trochę to poukładam i jest. O, a niżej widzicie, są słoiki i o, tam już coś się tam wylało, nie wiem, co tu się wydarzyło, ale za chwilę sobie po prostu wyjmę cały ten pojemnik, wszystko przetrę i będzie mi łatwiej i szybciej. A tak jeszcze na dole, to pokażę Wam, że ja tutaj na przykład na dole wykorzystałam te pojemniki, w których kupowałam sobie właśnie całą tą, Boże, włoszczyznę. Anka. I ja tu sobie jej powkładałam i dzięki temu, tak jak z cebuli trochę mi się kruszy, to cyk tą cebulę z całym tym pojemnikiem
oczyszczę i już jest gitara. Także tak sobie tutaj radzę. Tutaj mam też leki, bo leki też przechowuję i tutaj, o, już piszczy. Dobra, i tutaj też takie małe pojemniczki. W tych pojemnikach to zazwyczaj są mleczne kanapki wrzucone. Także tak to wygląda w lodówce. Lubię właśnie, jak to w tych pojemnikach jest. Dobra. Wiecie co, stukam sobie ziemniaki. Teraz w ogóle muszę urobić moje mięcho, bo nadal czeka w mojej nieogarniętej, nie YouTube'owej, jakże misce. Co się stało? Słuchajcie, wsadziłam do zmywarki. A jej się chyba nie wkłada do zmywarki, także peszek. A dlaczego Wam to pokazuję? Bo znowu ktoś tu się zaraz wrąbie i mnie obiedzie, że taką bluzkę, że taką miskę, że coś tam mam na bluzce, że powinnam lepiej się wypowiadać. Słuchajcie, nie będę się zmieniać. Dużo z Was też pisze mi często, Anka, nie zmieniaj się, zostaj taka, jaka jesteś. Słuchajcie, zanim byłam osobą nagrywającą, zanim byłam właścicielem kanału, to ja głównie oglądałam kanały, gdzie było samo życie. Gdzie dziewczyny pokazywały tak, jak jest. Jak były złe na męża, to powiedziały, że ją wkurza. Jak ją coś tam wkurzyło, to powiedziała o tym. Jak nie chciało się jej malować, to się po prostu nie malowała. Jak miała bałagan, to pokazywała, że jest bałagan i że ma olewkę. Nie chce się jej finał i nie będzie robić nic, żeby być tym kanałem, na którym jest wieczny błysk, uśmiech na twarzy. I ja właśnie takie kanały najbardziej lubiłam. I ja taka jestem. Ja nie jestem... Widzieliście moją lodówkę? Pokazałam Wam półkę, oblazła. No oblazła to oblazła, co ja będę. No spieprzyłam to, bo po prostu mogłam ściągnąć tą folię i by się tak nie stało. Teraz mam miskę, którą znowu schrzaniłam, bo ją wsadziłam z lenistwa do zmywarki. Nawet nie wiem, czy ja, czy ktoś, to nieważne. W każdym bądź razie jest jak jest. Mam nawet nieidealnego psa, który zawsze wkręca się ze szczekaniem. Umiesz otworzyć Emilko? Spróbuj. Uda Ci się. No, na prosto. Nawet mam nieidealnego psa, choć jest piękny, to nie cierpi, jak ktoś do nas przychodzi i szczeka jak szalony. Wracam za chwilę. O, nie wracam. Dobra, Emila wpuściła psa. Dobra, a teraz zamknę. Także... To, że ja jestem nieidealna, to taki będzie właśnie ten kanał. I tak samo nie wierzę w związki idealne. Mój mąż jest super. Piszecie mi, Ania, jak ty to zrobiłaś, że on ci tak pomaga? Kurde, wiesz, żebyście wiedziały, ile ja się tu odarłam, ile ja się ogadałam, ile się tupłam. Bo oczywiście on, jak się poznaliśmy, to on mi dużo pomagał. Tylko, że ja byłam tą świetną matką. Co tam? Moment, zaraz wracam. Co, Emilko, się stało? Co? Ale co chcesz zrobić? Boję się zamknąć. A zamknąć się boisz? Pięknie to zrobiłaś, nie bój się nic. Ona się bała zamknąć drzwi, bo raz tak źle przekręciła i wtedy było tak, że nie wiem, czy mi tam widać głowę, boję się, że za nisko jest ten statyw, że jej spadną drzwi na głowę. Wiecie, jak źle przekręci, to one wtedy się odchylają zamiast otwierać normalnie i ona się przestraszyła. Ale wracając do związku, no to właśnie mój mąż był super, dopóki ja, że pracował, no to ja oczywiście, dobra, jak on w pracy, to ja ugotuję, wypiorę, sprzątam, wiecie, wszystko z jęzorem na brodzie, ale on se przychodził i on mógł już mieć wyrąbane, bo było posprzątane, uprane, ugotowane i takie tam. No ale potem rozmawiając z moją mamą, to usłyszałam, a po co to robiłaś? Po co wszystko, cały dom zostawiałaś sobie na swojej głowie? Potem doszło dziecko i wiecie, ja kurde, z gorączką, nie z gorączką, zasmarkana. Wszystko to samo robiłam, plus moja choroba. Emilka, udusisz się, kochanie. Miał zaraz jakiś sznurek na uszy, na... Panią, będzie widać. I co jeszcze, Emila, żebyś mi się nie udusiła. Także rozmowa. Ja mówiłam, że jestem zmęczona, żeby mi pomógł. Dla niego żaden problem, bo on to po prostu przecież umiał zrobić. Tylko, że ja właśnie chciałam pokazać, że jaka to nie jestem. I zapierdzielałam na 10 robót, na 10 na 10 rąk, żeby tylko jemu dogodzić, żeby on mógł przyjść i było wszystko zrobione. Ja wiem, że on pracuje zawodowo, no ale mimo wszystko dom też jest domem mojego męża. Też tu mieszka, też tu bałagani jej i tak dalej, także pomaga mi. Bo o tym po prostu rozmawiałam. Teraz tych ludków. Jeden duży, a drugi malutki. Trzeci leciutki, jak zła motylka. Skrzydła motylka. Czwarty cieniutki, jak szpilka. O, ślicznie szpilka. No dalej. Zobaczył kilk, serdeczne ludki. Jeden duży,
a drugi malutki, to jest leciutki, jak skrzydła motylka, kwarty cieniutki, jak chwilka. Nie. Uciekały stare malutki, jeden tusi, a drugi malutki, serci leciutki, jak skrzydła motylka, kwarty cieniutki, jak chwilka. Ha, ha, ha. Cudnie. Pięknie mi tu śpiewasz. Jeszcze tak chodzę po domu, słuchajcie, i tak znajduję. Tu jest jakaś zawieszka świąteczna. I tak teraz mówię, dobra, dobra, ale tutaj zostały poszewki jeszcze świąteczne. W sumie ta to taka mogłaby jeszcze zostać. No ale tu to chyba już nie, a to to już w ogóle na pewno nie. Także pomału jeszcze muszę pozdejmować, pozmieniać te poszewki i poszukać jeszcze takich zdobyczy. Bo jeszcze to tu, to tam są widoczne akcenty świąteczne, także no na pewno jeszcze z kuchni tak, doniczki. Tak, zostały jeszcze nam doniczki, także jeszcze te doniczki, ale to musimy przesadzić kwiatki, Emilko. To jeszcze trochę potrwa. Wiecie co, ja jestem jednak wredną żoną. Tak się cieszę tą półką, normalnie jaram się nią, jakby to nie było, nie wiem co było. Ja uwielbiam takie robotki ręczne, a jeszcze właśnie jak zrobione praktycznie za darmo, to już po prostu uwielbiam, kocham im w ogóle. Lubię też starocie, to już o tym wiecie. Świeci mi słońce i nie wiem... ale jednak jestem wredną żoną, bo wiecie co? Można powiedzieć, że mąż dał mi palec, a ja oczywiście wzięłam całą rękę, bo wiecie dlaczego? Bo ja sobie umyślałam, że bardzo podobałaby mi się jeszcze taka jedna lampa w kuchni. Nie podoba mi się ta, która teraz jest. I chciałabym tam mieć zrobioną właśnie przez mojego męża taką lampę, kwietnik, także ten mój biedny chłop pojechał, pojedzie prosto z pracy, żeby znaleźć właśnie takie rzeczy na to, żeby właśnie taką lampę dla mnie zrobić. I ja już mu to narysowałam, jak to widzę, jak ja sobie to wyobrażam. No i oczywiście najpierw było mruczando, wiecie jak facet, nie? Ale teraz mi napisał, ok, jadę, znajdę Ci to wszystko, wyspałam Ci to, zrobię tak, jak chciałaś, bo faktycznie może to fajnie wyglądać. Dlatego ja mówię, że on to musiał oczami wyobraźni, w zasadzie on sobie to sam wymyślił, ja tylko chciałam, żeby tu były kwiatki położone. No i proszę bardzo, dało się, jest pięknie, tylko oczywiście muszę kwiatki takie, myślę, bardziej zwisające, by tu fajnie wyglądały. Ale spoko i kwiatki się znajdą, także żegnam się z Wami. Zostaję wredną żoną, ale dzięki temu on ma zajęcie, ja się cieszę i w przyszłych filmach pokażę Wam, po prostu nagram wieczorem, jak to jest fajnie, jak przyjemnie jest w pomieszczeniu, bo to jeszcze się podświetla to tymi LEDami i to wygląda naprawdę idealnie. Także żegnam się z Wami, proszę o łapki w górę, do zobaczenia w komentarzach. Jeśli nie subskrybowałeś, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. I co? I do zobaczenia w środę. Pa!